Słuchaj, a co robiłaś wczoraj? Nie było cię w domu. Byłem u ciebie. Wszystko robiłam. Pucowałam nasz wóz na dzisiejszą licytację. I co i co? Zobaczysz co. Nie poznasz go. Pojazdy były do przeglądu do wczoraj. Proszę pana, dziś to dopiero po dokonaniu zakupu. Proszę pana! Co pan zrobił, proszę pana? Co to zrobił? Co? To... No co to zrobił? Wie pan, to było włamanie dzisiaj w nocy. I proszę pana, mieli już ich w garści, ale uciekli. Pech. Pech. No mamy pecha, no. 13-13 jest feralnie. Wiesz co? W nowym wozie musimy absolutnie zmienić przynajmniej dwie cyfry. Może wycofacie wóz z licytacji? Dla nas teraz każdy grosz ważny. Jutro termin. Poza tym oblicz, ile kosztowałby nas remont. Muszę zaczynać. Niech się dzieje, co chce. Rozpoczynamy przetarg używanych samochodów osobowych stanowiących własność WPT. Jako pierwszy wystawiony zostaje Fiat 125P. Numer silnika 65-74-39, przebieg 214 tysięcy. Karoseria koloru Bahama. Cena wywoławcza 500 tysięcy. Bez wypadku. 550! 600 po raz pierwszy. 620! O czym pan? Można kupić szybko, zabrać można. Odejdź od nas teraz. 700! 750! 700! Ile mamy? Nie twój zasmarkany interes, przelicytujemy każdego. 750 po raz drugi! 750 po raz trzeci! Samochód został sprzedany! Szczęśliwy nabywca proszony jest o udanie się do kasy w celu... Zapraszam wszystkich na symboliczną kawę! Ale to chyba wieczorem. No. Bo jeszcze muszę powiedzieć, żebym nie musiał dmuchać. O! Z balonik. Przebieg 203 tysiące, kolor karoserii Korel, cena wywoławcza 530 tysięcy. Już trzeci poszedł. Za ile? 700, ale tutaj miał taką rysę na karoserii. Fiat Polski 125, przebieg 212 tysięcy, kolor safari, cena wywoławcza 500 tysięcy. Nie rozśmieszać klientów! Beset 10! 600! 800! Milion! Milion złotych! Jak to było? Przecież na giełdzie nowy kosztuje najwyżej 1,5 miliona. Nie przejmuj się. To mi się po prostu śni. 2 miliona. To temat dla naszego rzecznika na konferencję prasową. Co? Można by...
ewentualnie walnąć w gazetce zakładowej. Słuchajcie, wiecie co? Wy to lepiej poruszcie, tam wiecie. U was. Gdzie? U młodzieży. Dwa miliony po raz pierwszy! Dwa miliony po raz drugi! Milion wyż... 3 miliony! 3 miliony po raz pierwszy! Ta koleś jest od moja straszaka. On wziął pieniądze w samochodach. 3 miliony po raz... 3,5 miliona! Ale obojgu to samo nam się śni. No, tobie się śni co innego. A mnie to ty się śnisz i ta cała licytacja. Po raz pierwszy! Proszę pana, ten pan nie wygląda na 18 lat i nie może licytować. Tak, ty, Krzysiak, pan na razie powiedział ostatnie słowo. Jeżeli pan się wycofa z licytacji, to kaucja przepada. A za tym 3,5 miliona. 4 miliony. 5! Proszę sprawdzić, że ten pan ma pieniądze. Podejrzewam zmowę, żeby podbić cenę. Chyba zwariowaliśmy. Co ty, my? A ty popatrz na innych. Weź pan mój. Za 3 miliony oddam. Bez licytacji. Chyba drobny mak. W rozliczeniu wezmę pańskiego Mercedesa, no. Oj. Teczka zawiera... 10. 10 milionów! Niech ja stracę, a rewizjoniście nie! Nie oddam! Hus zostaje w kraju. Tu, gdzie byli moje dziady. To on podpada pod Polonię. Dziesięć milionów sto tysięcy. Moment. Z tego 25% dla was. 250 tysięcy. 2,5 miliona. Jeżeli to się okaże rzeczywistością, to mam dla was interesującą wiadomość. Chwileczkę. Proszę o wpłacenie do kasy 10 milionów 100 tysięcy. No nie mam przy sobie tyle zloty. Moment. Daj mi pieniądze. No ale ja mam przy sobie też tylko 3 miliony. A jaki jest dzisiaj kurs? No powiedzmy 600. Raz. Dwa. Trzy. 15 tysięcy dolar powinno starczyć. Weź mój wóz. O, chodźmy. Co chciałeś nam coś powiedzieć? Oprócz mieszkania na alternatywy w tej spółdzielni jest jeszcze do wykupienia segment. Ale wpłata wynosi 2,5 miliona, więc nawet wam nie wspominałem, żeby serca nie ranić. No, a teraz możecie to wziąć pod uwagę. No, segment jest tuż obok. Do roboty mielibyście spacerkiem. Jedną minutę. No i pewnie tak nie straszy jak w tym przeklętym mieszkaniu. Dolary sprzedaje do... Dolary sprzedaje dolary. Dolary. Dolary.
Chcą? Chcą. Teraz panowie pozwolą do kasy. Uspokój się. No przecież przywieźli pieniądze. No chyba. Kiedy nie mogę. Słuchaj, może też jeszcze za wcześnie na taką radość. No dobrze. To jeszcze trochę zaczekam. Jedź Mercedesem. Warto zapamiętać ten wóz. To najdroższy Fiat w dziejach polskiej motoryzacji.